Listen to stories in Polish. Learn Polish by listening. Native speaker reads. Part 47. The first time you will hear each sentence twice without subtitles. This requires you to focus on the meaning, not on reading the translation. Then you hear it a third time with the translation, so you can check how well you understood it. Pewien mężczyzna miał do wykonania pracę w Szwajcarii. Pewien mężczyzna miał do wykonania pracę w Szwajcarii. Pewien mężczyzna miał do wykonania pracę w Szwajcarii. A man had some work to do in Switzerland. Więc pożegnał się z żoną na lotnisku, wsiadł do samolotu i odleciał. Więc pożegnał się z żoną na lotnisku, wsiadł do samolotu i odleciał. Więc pożegnał się z żoną na lotnisku, wsiadł do samolotu i odleciał. So he said goodbye to his wife and got into an airplane and left. Po 10 dniach jego praca w Szwajcarii dobiegła końca. Po 10 dniach jego praca w Szwajcarii dobiegła końca. Po 10 dniach jego praca w Szwajcarii dobiegła końca. After 10 days, his work in Switzerland was finished. Więc kupił bilet na podróż powrotną do domu. Więc kupił bilet na podróż powrotną do domu. Więc kupił bilet na podróż powrotną do domu. So he bought a ticket for his journey back home. A potem poszedł na pocztę, aby wysłać telegram do swojej żony. A potem poszedł na pocztę, aby wysłać telegram do swojej żony. A potem poszedł na pocztę, aby wysłać telegram do swojej żony. And then went to the post office to send a telegram to his wife. Napisał telegram, dał go urzędniczce i powiedział. Napisał telegram, dał go urzędniczce i powiedział. Napisał telegram, dał go urzędniczce i powiedział. He wrote the telegram and gave it to the clerk and said, ile to będzie kosztować? Ile to będzie kosztować? Ile to będzie kosztować? How much will this cost? Powiedziała mu, a on policzył swoje szwajcarskie pieniądze. Nie miał ich wystarczająco dużo. Powiedziała mu, a on policzył swoje szwajcarskie pieniądze. Nie miał ich wystarczająco dużo. Powiedziała mu, a on policzył swoje szwajcarskie pieniądze. Nie miał ich wystarczająco dużo. She told him, and he counted his Swiss money. He had not got quite enough.
Wykreśl słowo miłość z mojego telegramu, powiedział. Wykreśl słowo miłość z mojego telegramu, powiedział. Wykreśl słowo miłość z mojego telegramu, powiedział. Take the word love out of my telegram, he said. A wtedy będę miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby za niego zapłacić. A wtedy będę miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby za niego zapłacić. A wtedy będę miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby za niego zapłacić. And then I will have enough money to pay for it. Nie, powiedziała dziewczyna. Otworzyła torebkę, wyjęła z niej pieniądze i powiedziała. Nie, powiedziała dziewczyna. Otworzyła torebkę, wyjęła z niej pieniądze i powiedziała. Nie, powiedziała dziewczyna. Otworzyła torebkę, wyjęła z niej pieniądze i powiedziała. No, the girl said. She opened her handbag, took the money out and said. Za słowo miłość ja zapłacę. Za słowo miłość ja zapłacę. Za słowo miłość ja zapłacę. For the word love, I will pay the money. Oh. Żony potrzebują tego słowa od swoich mężów. Żony potrzebują tego słowa od swoich mężów. Żony potrzebują tego słowa od swoich mężów. Wives need that word from their husbands. That's all for today. Don't forget to like and share our videos so we can keep making more. And don't forget to tell someone that you love, that you do love them. Those words are so important. See you later, alligator.